Otwieram 22. sesję Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Witam wszystkich radnych Rady Miejskiej, witam pana burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego. Bardzo proszę do hymnu Kowalewa Pomorskiego. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 12 radnych, wobec czego jest ona władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Z uwagi na to, że każdy radny otrzymał porządek, nie będę go odczytywał. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące porządku? Nie widzę, dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie przyjęcie bez odczytywania protokołu 21. sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W międzyczasie dotarł pan radny Dunajski. Witam serdecznie. Także obradować będziemy w 13-osobowym składzie. Za przyjęciem, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Przechodzimy do punktu drugiego. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Bardzo proszę. Nie ma pytań, nie ma. Wchodzi pan radny Koralewski. Witamy pana radnego. Panie radny, jesteśmy przy punkcie zapytania, interpelacje. Czy w tym punkcie chce pan zabrać głos? Tak? Także oddaję panu głos. Bardzo proszę. Jeszcze raz serdecznie przepraszam, ale złośliwość niektórych rzeczy jest nie do przeskoczenia. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Chciałem zgłosić interpelację odnośnie różnych spraw, ale jedna jest sprawa bardzo istotna. W związku z tym liczę również na wsparcie pozostałych radnych, nie tylko klubu Mała Ojczyzna Samorządowe, Porozumienie Samorządowe. Pierwsza interpelacja. W związku z różnicą w interpretacji zawartych przepisów w uchwałach Rady Miejskiej nr 18/154/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku i nr 12/11/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zgłaszam interpelację w celu nowelizacji tych uchwał
myśl artykułu 18, ustęp 2, punkt 9, litera a ustawy o samorządzie gminnym. Dla usprawnienia tej procedury w ciągu 7 dni na ręce pana przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawię projekt uchwały radnych klubu Porozumienie Samorządowe Mała Ojczyzna i to, co już powiedziałem na wstępie, w tej inicjatywie liczę na wsparcie klubu Solidarna Gmina. Druga interpelacja. Zgłaszam interpelację odnośnie korzystania z parkingu przy ulicy Fosa Jagiellońska. Prawa właścicielskie na tym parkingu są w gestii czterech dysponentów. To jest restauracji Danoi, osoby prywatnej, wspólnoty mieszkaniowej, budynku przy ulicy Szkolnej oraz gminy Kowalewo-Pomorskie. Jeden z właścicieli oddzielił się płotem o nieestetycznym wyglądzie i utrudniającym manewrowanie pojazdami. W tym celu proszę pana burmistrza o zorganizowanie spotkania w celu uporządkowania i uregulowania problemów, w tym również utrzymania należytego porządku i naprawy nawierzchni. Jeżeli uzna pan burmistrz za stosowne moje uczestnictwo o spotkaniu odnośnie parkingu na Fosie Jagiellońskiej, z satysfakcją wezmę w nim udział. Zgłaszam ponownie ustawienie ławeczek na deptaku w kierunku dworca głównego, o co prosili i proszą je w dalszym ciągu mieszkańcy. Jednocześnie proszę o wyrażenie aprobaty dla ich wniosku ze strony Rady Osiedla Główny Dworzec i Sołtysa Kowalewa Pomorskiego, ponieważ dla poprzedniego wniosku nie wyrazili oni zgody, czyli mieszkańcy byli bardzo zdziwieni, szczególnie mieszkańcy osiedla Główny Dworzec. Proszę o przychylne potraktowanie mojej kolejnej interpretacji odnośnie zawierania informacji o skutkach społecznych, prawnych i finansowych w uzasadnieniach do przedstawianych projektów uchwał Rady Miejskiej. I ostatnia interpelacja. Proszę o wyrażenie swego stanowiska, panie burmistrzu, odnośnie zagospodarowania placu obok polomarketu, który jest własnością gminy i jest nieuporządkowany. W chwili obecnej mieszkańcy wykorzystują go dla celów parkingowych. Uważam, że miejsc parkingowych w centrum miasta brakuje i myślę, że po jego uporządkowaniu mógłby służyć jako parking. Te interpelacje przekazuję na ręce pana przewodniczącego, podpisując je. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, interpelacje? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja na temat realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy obecni, mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo-Pomorskie, uczestniczący w naszych obradach za pomocą przekazu internetowego. Uchwała nr 5/1/2020 składu orzekającego nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo-Pomorskie za pierwsze półrocze 2020 roku. Skład orzekający w osobach: przewodniczący składu Aleksandra Kwiatkowska, członkowie składu Robert Pawlicki, Edyta Nowek. Opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo-Pomorskie za pierwsze półrocze 2020 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zajęcie głosu panią skarbnik. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych pan burmistrz w terminie ustawowym, czyli do 31 sierpnia, przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej
oraz Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Jeśli chodzi o część finansową, dochody budżetu gminy za pierwsze półrocze uzyskano w wysokości 30 522 zł 17 zł i 41 groszy, co stanowiło 55,14% planowanych dochodów. Wydatki budżetu gminy za ten sam okres zrealizowano w wysokości 28 816 797 groszy, co stanowiło 43,73% planowanych wydatków. W związku z realizacją budżetu pierwsze półrocze gmina Kowalewo Pomorskie zamknęła budżet nadwyżką w wysokości 1 705 220 zł 26 groszy. Przy planowanym deficycie 12 453 743 zł 97 groszy. Łączna suma należności wymagalnych na dzień 30 czerwca wyniosła 3 930 251 zł 88 groszy. Gmina w celu ściągnięcia tych należności wysyłała upomnienia do dłużników oraz wystawiała tytuły wykonawcze i kierowała ich do organów egzekucyjnych. Z pełną informacją na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze można zapoznać się na stronie BIP. Stanowi to załącznik do zarządzenia burmistrza miasta numer 93/220 z 31 sierpnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Informacje o rozpoczęciu prac nad budżetem na 2021 rok. I tu także proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami burmistrz miasta wydał zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021. Termin składania wniosków mija 25 września, czyli w dniu dzisiejszym. Za wyjątkiem wniosków sołeckich, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, te wnioski mogą być składane do 30 września. Do planowania budżetu na 2021 rok w zakresie wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków o 1,8%. Jest to przewidywany średnioroczny wskaźnik inflacji. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,4% i jest to nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Wymienione przeze mnie wskaźniki makroekonomiczne zarekomendowała również Rada Ministrów i rząd przyjął tożsame wskaźniki na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 rok. Jeśli chodzi o stawki podatkowe, również zostały już ogłoszone maksymalne kwoty. Pan minister finansów w swoim obwieszczeniu wydał informację, gdzie stawki wzrosły średnio na poziomie 4% każda stawka. Szczegółowe dane dotyczące stawek podatkowych wiadomo będą podane przy planowaniu podatków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Bardzo proszę panie burmistrzu. Wysoka Rado, panie przewodniczący, informuję, iż zgodnie z artykułem 24 ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wpłynęły do mnie oświadczenia majątkowe złożone przez osoby do tego zobowiązane w ustawowym terminie. W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Z mojej strony także informuję, że na moje ręce wpłynęło 14 oświadczeń. 13 oświadczeń wpłynęło w ustawowym terminie. Jedno wpłynęło
po terminie, ale w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie. I tak, pierwszy projekt uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035. I tu bardzo proszę o wprowadzenie nas panią skarbnik. Ja omówię od razu obydwa projekty, tak, dotyczące wieloletniej prognozy i zmian w budżecie. Jeśli chodzi o dochody, po podjęciu uchwały dochody będą wynosiły kwotę 56 402 693 zł i 47 groszy i wzrosną o 516 218 zł i 97 groszy. Jeśli chodzi o wydatki, po podjęciu uchwały będą stanowiły wydatki kwotę 66 310 572 zł i 12 groszy i wzrosną o 386 512 zł i 63 grosze. Zmiany, które dokonamy w dochodach i w wydatkach, spowodują zmniejszenie deficytu do kwoty 9 907 878 zł i 65 groszy. Szczegółowo, jak zwykle, można zapoznać się z uchwałami na stronie BIP. Jedyną tutaj informacją bardziej szczegółową, którą chciałabym przekazać właściwie głównie też dla pań i panów sołtysów, po podjęciu tej uchwały będzie dokonane zwiększenie wydatków o kwotę 109 420 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontem i utrzymaniem dróg, czyli na tak zwany kamień. Jest to kwota w wysokości 80% ze zwrotu części wydatków za zrealizowane wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2019. Łączna kwota, którą otrzymała gmina Kowalewo Pomorskie od wojewody, to jest kwota 136 774,75 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiaj wyjątkowo projekty będzie odczytywał pan przewodniczący, także bardzo proszę o odczytanie projektu. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Bardzo proszę. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. Kolejny projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Bardzo proszę pana przewodniczącego o odczytanie. Pozwólcie, że odczytam też w skrócie tą uchwałę. Była szczegółowo omawiana nawet dzisiaj. Także nie będę czytał wszystkich danych, tak? Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskiej z dnia 25 września 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Paragraf drugi tej uchwały. Wykonanie powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. Kolejny projekt powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu. I tu bardzo proszę o omówienie panią Donatę Pilarską-Mądry. Bardzo proszę, pani kierownik. Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy mającej charakter konsultacyjny. Rada Gminy, powołując Młodzieżową Radę Gminy, nadanie jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Zadaniem gminy jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odczytanie. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu. Na podstawie artykułu 5b i artykułu 7 ust. 1 punkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Punkt 1, paragraf 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim. Punkt 2. Zasady funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim określa statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Punkt, paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I tu chciałbym zgłosić wniosek, aby w statucie w paragrafie 12 wykreślić ustęp 5 tego paragrafu. Bardzo proszę, kto z radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Głosujemy. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek został przyjęty 14 głosami. Czy są jeszcze jakieś uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad całością. Bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. Kolejny projekt powołania honorowej kapituły miasta Kowalewo Pomorskie. I tu także bardzo proszę panią kierownik Donatę Pilarską-Mądry o omówienie tego projektu. Projekt uchwały w sprawie powołania honorowej kapituły miasta Kowalewa Pomorskiego. Do zakresu właściwości Rady Gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Rada może w drodze uchwały podjętej na wniosek honorowej kapituły miasta Kowalewa Pomorskiego nadać tytuł honorowego obywatela gminy Kowalewo Pomorskie osobom szczególnie zasłużonym dla gminy, także cudzoziemcom. Tytuł honorowego obywatela gminy Kowalewo Pomorskie może być nadany również pośmiertnie. Kapitułę powołuje Rada w drodze uchwały. Wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela gminy Kowalewo Pomorskie mogą składać do kapituły organizacje i instytucje zgodnie z właściwym dla nich zakresem działalności. Nadanie tytułu honorowego obywatela gminy Kowalewo Pomorskie następuje na uroczystej sesji Rady w obecności osoby uhonorowanej, jej przedstawicieli lub spadkobierców oraz honorowej kapituły miasta Kowalewa Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję.
bardzo. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 września 2020 roku w sprawie powołania honorowej kapituły miasta Kowalewa Pomorskiego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz statutu gminy Kowalewo Pomorskie uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się honorową kapitułę miasta Kowalewa Pomorskiego, która wnioskować będzie o nadanie tytułu honorowego obywatela gminy Kowalewo Pomorskie osobom szczególnie zasłużonym dla gminy w następującym składzie. Przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego, pani Anna Grabowska. Przedstawiciel Stowarzyszenia Artystów Amatorów ARS, pan Roman Stawicki. Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział rejonowy w Kowalewie Pomorskim, pani Danuta Maciejewska. Przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Jadwiga Nowodworska. Przedstawiciel NSZZ Solidarność, Pracowników Oświaty i Wychowania, pani Elżbieta Kucia-Kolszewska. Przedstawiciel Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, pan Ryszard Świętalski. Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia, pani Iwona Arciszewska. Przedstawiciel Rady Programowej do Spraw Kultury przy Miejsku Gminnym Ośrodku Kultury, pani Maria Nowatka. Przedstawiciel Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, pan Zdzisław Oskroba. Przedstawiciel Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP, pan Jerzy Berendt. I przedstawiciel placówek oświatowych, których organem prowadzących jest gmina, pani Elżbieta Szydłowska. Paragraf drugi. Kadencja honorowej kapituły miasta Kowalewo Pomorskie trwa 5 lat. Paragraf trzeci. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 8/95/99 Rady Miejskiej z dnia 10 kwietnia 1999 roku. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. Kolejny projekt zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. I tu bardzo proszę o zreferowanie panią kierownik Małgorzatę Wegner. Bardzo proszę, pani kierownik. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, będące własnością gminy Kowalewo Pomorskie, a stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Propozycja zaliczenia drogi koło Świetlicy w Piątkowie do kategorii dróg gminnych została przedstawiona zarządowi powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W wyznaczonym terminie wpłynęła pozytywna opinia zarządu powiatu. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Wobec spełnienia wymogów formalnych podjęcie uchwały staje się zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę odczytać projekt. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Na podstawie artykułu 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi będące własnością gminy Kowalewo Pomorskie, stanowiące uzupełniającą sieć dróg publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Kolejny projekt ustalenia wysokości opłat od taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych. I tu także o omówienie proszę panią kierownik, panią Małgorzatę Wegner. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłata jest przekazywana przez gminę przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Wprowadzenie dopłat dla gospodarstw domowych korzystających z urządzeń kanalizacyjnych ma służyć ochronie mieszkańców przed wzrastającymi cenami taryf za odprowadzanie ścieków. Proponowane opłaty Zakład Usług Wodnych w Ostrowitem przedstawił we wniosku o zatwierdzenie taryf na okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Przeczytam. A bardzo proszę o odczytanie. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych. Na podstawie artykułu 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się dopłaty do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych w wysokości 90 groszy netto do 1 metra sześciennego ścieków dla gospodarstw domowych prowadzonych w ramach komunalnych, państwowych, spółdzielczych i prywatnych zasobów mieszkaniowych, łącznie z gospodarstwami domowymi rolników indywidualnych, gospodarstw rolnych, bez względu na formę organizacyjną. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję. I teraz zapytam, czy ktoś z radnych ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. Kolejny projekt. Uchwała o majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. I tu bardzo proszę o omówienie panią kierownik Bożenę Rymanowską. Bardzo proszę. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie zamiany gruntów pomiędzy gminą. Dotyczy to działki położonej w Wielkim Rychnowie w ciągu drogi powiatowej, a powiatem golubsko-dobrzyńskim i dotyczy to działek w Marianach przy remiz o świetlicy. Dokonanie tej zamiany ureguluje sprawy związane z użytkowaniem działek objętych tą uchwałą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 września 2020 roku w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami uchwala się, co następuje. Wyraża się zgodę na zmianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowalewo-Pomorskie oznaczonej numerem geodezyjnym 253 o powierzchni 0,02 hektara położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo
na nieruchomość stanowiącej własność powiatu golubsko-dobrzyńskiego oznaczoną numerem geodezyjnym 315/1 o powierzchni 0,0093 hektara oraz 316/5 o powierzchni 0,0240 hektara położone w obrębie ewidencyjnym Mariany, dla których Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą T01G/0021057/5. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta w Kowalewie Pomorskim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. Kolejny projekt przystąpienia gminy Kowalewo-Pomorskie do projektu pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo-Pomorskie. I tu także proszę o omówienie panią kierownik Bożenę Rymanowską. Bardzo proszę. W ramach ogłoszonego konkursu gmina złożyła wniosek na odnawialne źródła energii i w przypadku otrzymania dofinansowania wymagane będzie przedłożenie tej uchwały intencyjnej w zakresie zabezpieczenia środków w budżecie na realizację w 2022 roku. Złożony wniosek dotyczy 43 mikroinstalacji zlokalizowanych w budynkach osób fizycznych na terenie całej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przystąpienia gminy Kowalewo-Pomorskie do projektu pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo-Pomorskie. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 w związku z artykułem 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym uchwala się co następuje i paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. Kolejny projekt przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer ewidencyjny 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewo-Pomorskie. I tu bardzo proszę także o omówienie panią kierownik Bożenę Rymanowską. Uchwała dotyczy przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 47/19 przy ulicy Kościuszki w Kowalewie Pomorskim z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Powierzchnia działki objęta tym planem wynosiłaby 1 hektar 53 ary. W tej chwili dla terenu tej działki obowiązuje plan. Przeznaczeniem głównym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a proponujemy zmianę na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer ewidencyjny 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewo-Pomorskie. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 i 4 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki numer 47/19. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. I kolejny projekt uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Kowalewo-Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. I tu bardzo proszę o omówienie zastępcę burmistrza panią Ilonę Rybicką. Bardzo proszę pani burmistrz. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Projekt programu został poddany konsultacjom zgodnie z zarządzeniem burmistrza miasta Kowalewo-Pomorskie nr 78/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku. W terminie wyznaczonym do konsultacji wpłynęła jedna propozycja zmian do projektu programu, która została uwzględniona. Zmiana powyższa dotyczyła rozszerzenia działalności samorządu na rzecz ekonomii społecznej i współpracy w tym kierunku. Program zawiera m.in. informacje o planowanych kierunkach współdziałania pomiędzy gminą a działającymi na terenie gminy organizacjami, sposobie realizacji zadań, finansowaniu zadań ujętych w programie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 września 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Kowalewo-Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Na podstawie artykułu 5 ustęp 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się, co następuje. Ktoś mnie tutaj wyłącza. Paragraf pierwszy. Uchwala się roczny program współpracy gminy Kowalewo-Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej programem. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja nie mam uwag co do obecnie przyjętego planu ze względu na to, że było zbyt mało czasu. Konsultacje, które były, było za mało, jak już powiedziałem, czasu, żeby można było pewne wnioski składać. W związku z tym, dlatego proszę uprzejmie o to, aby w przyszłym projekcie na 2021 rok można było przemyśleć pewne rzeczy dotyczące uaktywnienia organizacji pozarządowych. Proszę? Na 2022. Aha, bo to jest na 2021, ale możemy w trakcie, przecież jeżeli jest możliwość, można by było pewne rzeczy
dodać albo zmienić, jeżeli to jest pozytywne. Zdziwiła mnie trochę sprawa dotycząca, że zmniejszyliśmy środki na promocję w budżecie o 48 tysięcy, a potrzeba by było tych środków właśnie na promocję organizacji pozarządowych. Myślę, że to ja rzucam hasłowo tylko, że promocja, jak to zrobić, no to trzeba by w toku pracy ze spotkania z organizacjami pozarządowymi. Dalej myślę, że należałoby rozpocząć lub odpowiedzieć sprawę korzystania przez organizacje pozarządowe lokale dla ich działalności. Ja wiem, że można powiedzieć, że korzystają to ze szkół, szczególnie jeśli chodzi o środowisko, świetlice są, ale na przykład są organizacje na terenie miasta obejmujące również zakres działalności ogólnej miasta i gminy. Uważam, że wzorem innych należałoby zorganizować Kowalewskie Forum Organizacji Pozarządowych, uwzględnić w pracach komisji konkursowych udział członków organizacji pozarządowych. Jeszcze raz powtarzam, ja mówię to hasłowo, bo wtedy, kiedy zacząłem rozmawiać z organizacjami pozarządowymi, to oni właśnie w ten sposób mówili, żeby aktywność organizacji pozarządowych była większa i żeby oni mieli wpływ pewien na to, co się dzieje na terenie miasta i gminy. Na podkreślenie tego chcę dodać tak piękną rzecz. W kampanii wyborczej wszyscy mówiliśmy o tym, żeby zwiększyć współudział w zarządzaniu miastem i gminą Kowalewo przez mieszkańców, żeby rozszerzyć kapitał obywatelski. Mówiliśmy o tym, żeby był to budżet obywatelski. Ja wiem, że możemy powiedzieć, no środków nie ma, ale myślę, że nawet i skromnymi środkami można włączać organizacje pozarządowe, żeby one się czuły potrzebne i akceptowane przez nas, żeby one same budowały sobie autorytet, więzi i zaufanie lokalne i społeczne. Myślę, że również w tym kontekście, co powiedziałem, jeśli chodzi o sprawy dotyczące tegoż forum organizacji, myślę, że warto by się zastanowić, oczywiście jeżeli pandemia ustanie, że jeżeli będzie możliwość większych licznie zgromadzeń, myślę, że warto byłoby zorganizować w Kowalewie Kowalewski Dzień Organizacji Pozarządowych. To również by te organizacje się spotkały, widziałyby, mogły współpracować z sobą. Uważam, że jest strona internetowa organizacji pozarządowych. Sam link, jeśli chodzi o działalność, myślę, że to jest namiastka. Myślę, że potrzeba byłaby takiej strony internetowej. No i teraz najtrudniejsze. Mam swoje przemyślenia, ale nie tylko. Powołanie pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych oraz pełnomocnika do spraw przedsiębiorczości. Tu nie chodzi o to, żeby można, proszę Wysoka Rado, tu nie chodzi, żeby tworzyć nowe stanowiska pracy. To nie o to chodzi. Ale uważam, żeby była osoba. Mamy nowy schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego. Myślę, że jedna z osób, ja nie chcę się tutaj wtrącać w sprawy dotyczące
schematu organizacyjnego, bo to jest sprawa pana burmistrza i kierownictwa, ale uważam, że takowy pełnomocnik, który byłby w swojej gestii działalności miał sprawy dotyczące organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych, uważam, że to jest bardzo pożyteczne, byłoby. Zresztą jeżeli doszłoby do dyskusji, uważam, że na pewno byśmy się wzajemnie przekonywali. Tej dyskusji na ten temat po prostu brakuje. Jeśli chodzi o pełnomocnika do spraw przedsiębiorczości, to wrócę znowu do kampanii wyborczej. Wszyscy żeśmy mówili, tak jak tutaj żeśmy się znaleźli dzięki temu w Radzie. Mówiliśmy o przedsiębiorczości. Mówiliśmy, że będziemy wspierali przedsiębiorczość. Wzorem innych gmin, ja Ameryki nie odkrywam. Ja po prostu powtarzam, gdzie to się sprawdza, że taki pełnomocnik do spraw przedsiębiorczości ma kontakt z przedsiębiorcami. U nas powstało teraz nowe stowarzyszenie przedsiębiorczości i uważam, że gdyby był taki jeden człowiek w gminie, żeby móc kontaktować się mogliby ci przedsiębiorcy w tym stowarzyszeniu, myślę, że byłaby to malutkie drzwi otwarte, albo może okienko ku temu, że przedsiębiorczość ma u nas w mieście i gminie Kowalewo pewien priorytet. Bo przecież to, co się opiera, jeśli chodzi o sprawę podatków, przedsiębiorczości, no to przecież to jest aktywność naszych przedsiębiorców. I na koniec, nie wiem, próbowałem kontaktować się z niektórymi samorządami. W niektórych samorządach istnieje tak zwany bon aktywności, regranting. Malutkie to są kwoty, gdzie pytałem, 500 zł, 300 zł, 1000 zł, na tak zwane uzupełnienie tych środków, które ma dana organizacja pozarządowa, bo oni dysponują też i swoimi środkami. A taki bon aktywności, myślę, że wspomagałby, a przede wszystkim byśmy doceniali organizacje pozarządowe. Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja naprawdę nie wymyślam prochu. Taka sytuacja jest, że ja może trochę z premedytacją nie zgłosiłem pewnych uwag do tegoż programu na 2021, ale zgłaszając dzisiaj w toku dyskusji do przemyślenia te rzeczy, o których tutaj mówiłem, niektórymi możecie się koleżanki i koledzy radni nie zgadzać, ale myślę, że warto rozmawiać. Prowadzenie dialogu prowadzi zawsze do dobrych owoców i sukcesów. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Jeśli dobrze zrozumiałem, to raczej przyjmujemy to jako sugestie, a nie uwagi. No, oczywiście, oczywiście. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. Kolejny projekt
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz warunki i sposobu ich przyznawania. I tu bardzo proszę o omówienie panią kierownik Monikę Kozińską. Bardzo proszę. Zgodnie z artykułem 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. A zatem dla organu prowadzącego, którego zadania w tym zakresie wykonuje Rada Miejska, wynikają dwa obowiązki. Pierwszy dotyczy corocznego przeznaczenia w budżetach odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, co następuje w drodze uchwały budżetowej. Drugi natomiast dotyczy określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej, a także warunków i sposobu ich przyznawania. Realizacja drugiego obowiązku wymaga podjęcia przedmiotowej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 września 2020 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela uchwala się, co następuje. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo Pomorskie. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy 14 głosami. I tak przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Koralewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, prosiłbym bardzo o odpowiedź na piśmie, panie burmistrzu. Dlaczego wycofano opracowanie strategii rozwoju gminy Kowalewo Pomorskie na przyszły rok? Środki takie w budżecie, które były, są przesunięte. I drugie pytanie mam, panie burmistrzu, odnośnie, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o obwodnicę w Kowalewie Pomorskim. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, prosiłbym bardzo, panie burmistrzu, tą informację odnośnie budowy obwodnicy, żeby pan burmistrz przekazał mi na piśmie. Jaki jest etap, jakie jest przygotowania w tym zakresie. Wiele zaczyna krążyć, panie burmistrzu, na terenie miasta i gminy Kowalewo. Krąży wiele niedomówień. Ja nie wiem, z jakich źródeł czerpią mieszkańcy to. Nikogo nie posądzam, że ktoś wprowadza u nas jakiś zamęt informacyjny. Daleki jestem od tego, ale chciałbym wiedzieć, panie burmistrzu,
jaka jest w chwili obecnej sytuacja, jeśli chodzi o budowę obwodnicy w Kowalewie? Jakie są działania podejmowane? Oczywiście, panie burmistrzu, pan nie ma na to większego wpływu. Ja to rozumiem, ale przynajmniej jeżeli trzymamy rękę na pulsie, to wtedy wiemy, co się dzieje. I na dopełnienie tej informacji dzisiaj rozmawiałem z Ministerstwem Infrastruktury i z panem, operuję nazwiskami, z panem Michałem Perlińskim, z Departamentu Dróg Publicznych. Możliwe, że pan trafił już do tego pana, bo to on jest głównodowodzący, jeśli chodzi o sprawy dotyczące budowy obwodnicy. Ja od niego usłyszałem informacje, których teraz nie powiem, a poproszę pana burmistrza, żeby pan burmistrz powiedział, na jakim etapie to jest. I ja, jeżeli będzie takowa potrzeba, jeżeli pan powie to, co ja wiem w tej chwili z ust tego pana, który odpowiada za cały program 100 obwodnic w kraju. Ja nie chcę, panie burmistrzu, żeby tak nie wynikło z tego, że ja bym w jakiś sposób chciał pana kontrolować. Nie, 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 w żadnym wypadku. Ja w tym kontekście mówię to, co było i co krąży na terenie miasta i gminy Kowalewo odnośnie budowy obwodnicy, a krążą rzeczy, które naprawdę niektórym to włosy rosną do góry, a niektórzy mówią, no i zobaczcie, jednak można. Wobec tego, gdzie leży prawda? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto jeszcze ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu kolejnego. Bardzo proszę, panie burmistrzu, tematy informacyjne, odpowiedzi na pytania. Pomimo trwającej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w gminie Kowalewo-Pomorskie realizowane na bieżąco są następujące zadania oraz uroczystości z zachowaniem dystansu społecznego. W miesiącu sierpniu odbyło się pożegnanie księdza wikarego Michała oraz uroczystość stulecia sióstr Elżbietanek. W rocznicę śmierci siostry Moniki została złożona wiązanka kwiatów na jej grobie. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli odnośnie organizacji rozpoczęcia roku szkolnego. Odbyło się wręczenie nagrody dla uczestników wyścigu kolarskiego. Uczestniczyłem w dożynkach gminnych oraz dożynkach sołeckich w Bielsku oraz dożynkach parafialnych w Chełmoniu. Uczestniczyłem w 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Wręczyłem powierzenie dyrektorowi Szkoły Podstawowej imienia Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące oraz wręczyłem akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wręczałem również stypendia za wysokie wyniki w nauce. W miesiącu wrześniu, 1 września odbyły się uroczystości rocznicowe 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbyło się również spotkanie z rachmistrzami. Odbyło się narodowe czytanie balladyny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestniczyłem w uroczystościach nadania imienia Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych w Gronowie. Odbyło się spotkanie Kolej Plus z burmistrzem Rypina i starostą rypińskim. Następne jest zaplanowane na przyszły tydzień, odbędzie się w Golubiu. Odbyło się spotkanie z posłem Kałużnym. Odbyła się inauguracja Uniwersytetu Drugiego Wieku. Również był Dzień Przedszkolaka. I tak jak już dzisiaj wspominałem, dzisiaj jest 20. zebranie z zebrań sołeckich, w którym będę uczestniczył.
I teraz odniosę się, ja tak jak prośba była pana radnego, będą to odpowiedzi na piśmie, natomiast odniosę się ogólnie najpierw do tej informacji o współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Te spotkania odbywają się na bieżąco. Nie wiem, pewnie wiele miast i gmin chwali się tym i chlubi, że mają pełnomocników do różnego rodzaju środowisk. Natomiast to są tylko pełnomocnicy. W naszej gminie ani tych organizacji pozarządowych nie jest aż tak wiele, ani też stowarzyszeń przedsiębiorców, których ja przyjmuję na bieżąco. Mam z nimi codzienny prawie że kontakt. Ostatnie spotkanie, jakie się odbyło z przedsiębiorcami, to jest z panem Eliaszem. Rozmawialiśmy o właśnie o przedsiębiorczości w naszej gminie. Z tymi przedsiębiorcami kilka tygodni wcześniej, z panem Trejderowskim dotyczącym jego planów, w których go wspieramy. Także no, oczywiście możemy powoływać pełnomocników różnych, ale i tak później te projekty czy te pomysły muszą być zatwierdzane przez Radę i trudno mi będzie prosić przedsiębiorcę tej klasy, tego wymiaru, jak chociażby prezes plastiki, żeby spotykał się z moim pełnomocnikiem. On chce się spotykać ze mną, a ja z nim. To jest właściwie ten poziom i ja uważam, że to wystarczy, bo tworzyć będziemy tytuły dla ludzi, a i tak ostateczne rozmowy odbędą się albo z burmistrzem, albo rada podejmie uchwałę. Następna sprawa o tej obwodnicy, ja mówię, dzisiaj będę mówił na 20 zebraniu. Ja mówię o niej najwięcej, chociaż zastrzegałem się, że będę mówił tylko o informacjach pewnych. Dzisiaj tutaj chcę powiedzieć, że do końca roku zostanie wyłoniony albo wyłonieni wykonawcy 6 obwodnic w naszym województwie. Rozmawiam o tym z generalnym dyrektorem dróg i autostrad, z dyrektorem dróg i autostrad w Bydgoszczy, który przyjedzie niebawem do Kowalewa Pomorskiego, bo musimy jeszcze projekty dotyczące budowy obwodnicy, takie jest może niedobre słowo, zgrać z projektami rozbudowy plastiki. Przecież tam się inwestuje bardzo duże pieniądze w nową linię produkcyjną, w nową halę i te dwie inwestycje muszą jakoś ze sobą współistnieć i współgrać, nie mogą sobie nawzajem przeszkadzać, więc jestem umówiony, że w miesiącu październiku do takiego przyjazdu i do takiego spotkania dojdzie na pewno z zarządem plastiki. Tak jak powiedziałem, do końca roku wyłoniony zostanie przetarg na wykonawcę i projektodawcę, bo zapomniałem o projekcie. To wszystko jest po stronie generalnej dyrekcji. My nie będziemy przygotowywać projektu, więc do końca roku powinien być wyłoniony, tak jak powiedziałem, wykonawca albo wykonawcy, bo wszystkie 6 obwodnic w naszym województwie będzie budowane jednocześnie, są na to środki. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, że ta współpraca i ta informacja jest na bieżąco. Ja spotykam się z mieszkańcami chociażby na zebraniach, teraz jeszcze, mimo że osiedla jak gdyby nie mają podziału Funduszu Sołeckiego, poprosiłem, żeby również z radami, żeby z zarządami osiedli również się odbyły spotkania i na tych wszystkich spotkaniach wszystkie i na zebraniach wiejskich wszystkie wątpliwości sobie wyjaśniamy i na wszystkie pytania mieszkańców ja odpowiadam, więc nie ma jak gdyby iluś wersji wydarzeń, które będą się w naszym, czy do mnie nie docierają te różne wersje i różne informacje na temat tego, co się będzie w najbliższych tygodniach czy miesiącach działo na terenie naszej gminy. Nie ma, do mnie takie sygnały nie docierają, a naprawdę proszę mi wierzyć, na każde pytania mieszkańców odpowiadam z całą swoją wiedzą, jaką na dany temat mam, także jestem spokojny i nie ma we mnie żadnych wątpliwości o tym, co się będzie działo, czy to na temat obwodnicy, czy to na temat szybkiej kolei, bo tak jak zapowiadali pełnomocnicy rządowi do wykonania tych inwestycji, do wykonywania i projektowania, konsultacje społeczne w tej materii będą się działy i one się zaczną pewnie niebawem. Co do tego wpływu, czy mam wpływ na wydarzenia, czy nie? Ja myślę, że jakiś wpływ my wszyscy mamy. Ja również mam, pilnuję bardzo mocno. Ze wszystkimi osobami, z którymi tylko mogę na te tematy rozmawiać, to rozmawiam i wizyty, o których od czasu do czasu mówię, czy które ukazują się na stronie internetowej,
poświęcone są generalnie różnym wydarzeniom i różnym przedsięwzięciom, ale zawsze przewija się temat obwodnicy. Jest ona pewnym takim warunkiem, który Kowalewo chce spełnić, żeby być chociażby pod względem atrakcyjności przedsiębiorczej bardzo, bardzo, bardzo takie otwarte, bo i budowa szybkiej kolei, budowa obwodnicy stwarza możliwości właśnie dla inwestorów. Nowoczesne szlaki komunikacyjne, które będą przebiegały przez Kowalewo, czy przebiegają niedaleko, bo przecież autostradę mamy w odległości 9 km od Kowalewa. One podnoszą naszą atrakcyjność, stwarzają nowe możliwości dla przedsiębiorców i na pewno będzie to wykorzystane. I na rozmowach z przedstawicielami, z konkretnymi przedsiębiorcami, czy z przedstawicielami stowarzyszeń przedsiębiorców, ja o tym mówię i proszę też o ten lobbying taki w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to nie tylko dotyczy mojej aspiracji czy ambicji, ale również ich, bo i obwodnica, i te szlaki komunikacyjne, kolejowe w głównej mierze będą im służyły. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze odnieść się do tutaj wniosku pana radnego, jeżeli chodzi o strategię rozwoju miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Absolutnie nie odstąpiliśmy od opracowania tego dokumentu, natomiast w miesiącu wrześniu weszły nowe przepisy, ustawa dotycząca procedury uchwalania tego dokumentu, która jest ściśle związana z nowym okresem programowania. Z przepisów tej ustawy wynika, że dużą rolę w opracowaniu tego dokumentu będziecie mieli państwo wy jako radni. My się do tego tematu musimy na spokojnie przygotować. Chcemy w momencie, kiedy będziemy wybierali firmę do opracowania tego dokumentu, musimy z tymi przepisami tej ustawy się zapoznać, natomiast też wiemy, na jakim etapie jest nowe RPO. Praktycznie tych informacji z Urzędu Marszałkowskiego, na co gmina będzie mogła pozyskać środki i w jakim kierunku, jest bardzo mało. W związku z tym wydawało nam się zasadne przesunięcie opracowania tej strategii na rok przyszły. Ten materiał cały zostanie przygotowany na komisję i my państwa radnych z nim zapoznamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie radny. Bardzo dobrze, panie przewodniczący, że tutaj pani kierownik zabrała głos, bo faktycznie, jeżeli takie przepisy są i to nie ulega żadnej wątpliwości, to nie będziemy się cofali, ale trzeba iść do przodu. Ja bardzo dziękuję pani kierownik za tą informację, która faktycznie ona ma duże znaczenie do tego, żeby prawidłowo przygotowywać określone dokumenty. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi, panie burmistrzu, o sprawę jeszcze obwodnicy, właśnie ja tak odebrałem, panie burmistrzu, że z pańskich ust nie idzie taka informacja, jaka krąży w społeczeństwie. Przeinaczenie, bardzo to jest bardzo istotne przeinaczenie tej informacji, która krąży. W tym roku będzie wyłoniony wykonawca studium, nie dokumentacji. Dobrze mówię, pani kierownik? Środowiskowe. Jeżeli chodzi o opracowanie, cały proces związany z opracowaniem dokumentacji na realizację obwodnic, jest zarządzenie głównego dyrektora dróg krajowych i autostrad, który określa etapy. Jednym z elementów dokumentacji projektowej jest studium. Są kolejne etapy i po kolei tam to zarządzenie określa każdy tok postępowania. Studium jest jednym z elementów dokumentacji projektowej. Tak jest. O to chodzi. I właśnie to krążyła. Ja też próbowałem wyjaśniać, bo to już wcześniej był też taki dokument na terenie miasta i gminy Kowalewo. Mówiłem, że to jest jeden z etapów przygotowywania później już samej dokumentacji, która jest uwieńczeniem wszystkich uzgodnień
i dopiero wtedy jest wyłaniany główny wykonawca inwestycji. I myślę, że na tym tyle tutaj, panie burmistrzu, z nami nie ma różnic, jeśli chodzi o tą sytuację. I myślę, że gdyby nawet istniała ta różnica, to w tej chwili wyjaśniliśmy sobie, że tak nie jest. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś tematy? Pan radny Lipiński. Ja bym miał zapytanie wtedy właśnie dotyczącą tych dodatkowych pieniążków na kamień, na kamień wapienny do utwardzania dróg. Czy z tego tytułu się zwiększy procent tego kamienia, znaczy kursy dodatkowe się zwiększą, czy tak jak było, 1:1? Czy może 1:2, może do 3? Ja powiem tak, myśmy mieli bardzo ograniczone środki na ten rok i nie wszystkie sołectwa zdążyły się jeszcze zaopatrzyć w kamień przy dofinansowaniu 1:1, to co rozmawialiśmy na ten temat na początku roku. Te pieniądze, które są od pani skarbnik z tego rozdziału, są do dyspozycji w referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z przeznaczeniem na kamień dla sołectw, które jeszcze tego kamienia nie wykorzystały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam 22. sesję Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Dziękuję wszystkim za udział.